Cześć, jestem Kalia, to kanał No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć lokat bankowych. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I w lokatach bankowych mamy schemat, jaki macie właśnie przed oczami. Czyli mamy kapitał początkowy, czyli jest to kwota, która została wpłacona na daną lokatę. Mamy do tego odsetki z tej właśnie wpłaconej kwoty, czyli z kapitału początkowego i mamy tutaj stan konta po roku, czyli kwotę, która została wpłacona na lokatę powiększoną o odsetki. I o co nas tutaj mogą pytać? Otóż będą nas mogli pytać o te właśnie trzy rzeczy, czyli o wyliczenie kapitału początkowego, o obliczenie odsetek, czy też stanu konta po określonym czasie. Przejdźmy zatem do zadań. Przed nami zadanie pierwsze. Na lokatę roczną o oprocentowaniu 2,5% wpłacono 200 zł. Ile wyniesie stan konta po upływie 3 lat? Zakładamy, że oprocentowanie nie uległo zmianie i nie dokonano żadnych wpłat ani wypłat. To bardzo ważne. Ok, czyli mamy, że co roku, bo lokata roczna, czyli na rok mamy 2,5% z kapitału początkowego. No to pierwszy rok to procent z kwoty, czy też z liczby. Procent zamieniamy na ułamek dziesiętny i mamy tutaj dwie opcje. Pierwszą, pierwszy rok, pierwsza opcja, pierwszy rok, ale druga opcja. I możemy tak, zamienić to sobie na ułamek dziesiętny lub zwykły, jak wolicie, razy 200 zł. I w takim przypadku wyjdą nam tutaj odsetki. I potem będziemy musieli zrobić kapitał początkowy plus te odsetki. I otrzymamy tutaj stan konta. Po roku. Czyli to jest ten schemat, od którego zaczynaliśmy dzisiejszą lekcję. Ale możemy zrobić też tak, że to, co wpłacamy na konto, to jest całość. Całość w matematyce to jest 1, a 1 na procenty to 100%. Czyli te 200 zł to jest całe nasze 100% plus 2,5%, no nam to daje 102,5%. To zamieniamy na ułamek dziesiętny. I jak my to wymnożymy razy 200, to my tutaj nie musimy już nic dodawać, ponieważ my to od razu otrzymamy stan konta. Ja oczywiście wolę opcję drugą, bo jest szybsza. Ale lecimy tutaj jedną i drugą. Zatem przepisujemy sobie to. Mamy mnożenie. Jedno 0 opuszczamy, drugie i wymnażamy. 2 razy 5 to 10, 0, 1 dalej. 2 razy 2 to 4 plus 1, 5. Mamy tutaj liczbę, która ma 3 miejsca po przecinku, czyli odcinamy. I mamy 5 zł odsetek. Zatem bierzemy nasz kapitał początkowy plus odsetki i mamy nasz stan konta po roku. To teraz to samo, tylko tutaj wymnożymy i Wam pokażę tą różnicę. Zero do dołu, zero do dołu i lecimy. 2 razy 5, 0, 1 dalej. 2 razy 2 to 4 plus 1, 5. Tu mamy 0, no i tutaj mamy 2. Ponownie mamy liczbę, która ma 3 miejsca po przecinku, to odcinamy 3 miejsca, tak żeby były 3 miejsca po przecinku. No i są. I od razu mamy 205 zł. O to nam oczywiście chodziło. Więc
Będziemy tutaj to zadanie kończyć już sposobem drugim, bo jest szybszy. Po 2 latach mamy. Stan naszego konta to teraz jest 205 zł. Odsetki się nie zmieniają. Wyliczamy stan konta po 2 latach. To już musimy to inaczej podpisać. W ten sposób. I mamy. 5 razy 5, 25, 5, 2 dalej. 5 razy 2 to jest 10, dodać 2 to 12, tu jest 0, czyli możemy sobie wpisać od razu całą 12, albo 2, tutaj 1 dalej, 5 razy 0 to 0, no i mamy wtedy tą 1. No i piąteczka. I tu mamy 0, możemy sobie wpisać 0, albo po prostu przeskoczyć od razu o jedno miejsce. 2 razy 5 to 10, czyli mamy 0, 1 dalej. 2 razy 2 to 4 plus 1, 5. Tu mamy 0 i 2. 5, 2, 1, 0, 1, 2. 3 miejsca po przecinku. No to odcinamy i patrzcie, co tu się dzieje. Mamy tutaj 210. To oczywiste. Natomiast my mamy tutaj grosze. Za dwójeczką jest piąteczka, czyli będziemy tutaj to zaokrąglać w górę. Zatem mamy 210 i 13 groszy. To jest nasz stan konta po 2 latach. My mamy się doliczyć po upływie 3 lat. No to trzeci rok. Teraz to jest nasz kapitał początkowy. I jedziemy. Tutaj, teraz tu mamy więcej cyfr, będziemy to inaczej zapisywać. Otóż, tu mamy cyfr 5, a tutaj tylko 4. A w mnożeniu mamy cyfrę pod cyfrą. Czyli tak jest po prostu prościej. Ok, 5 razy 3, 5, 1 dalej. 5 razy 1 to 5 plus 1, 6. 0, 5, 10. Teraz lecimy razy 2. I pamiętajcie, że tutaj jedna liczba dalej. 6, 2, 0, 2, 4. Mamy tutaj 0, czyli nie tutaj. A następną liczbę zaczynamy tutaj i to jest 1. No to wystarczy przepisać, że to będzie 3, 1, 0, 1, 2. Jakoś się musimy tutaj zmieścić z tym dodawaniem. I będziemy mieć tak. 5, 6 dodać 6 to jest 12, czyli 2, 1 dalej, 3, 8, 3, 5, 1, 2. I teraz liczamy miejsca po przecinku. Raz, 2, 3, 4, 5. To musimy mieć 5 miejsc po przecinku. Raz, 2, 3, 4, 5. Dajemy przecinek. Otrzymujemy 215. I za 8 jest trójka, czyli nie zaokrąglamy wzwyż, zostawiamy 38 zł. Taki będzie stan konta po 3 latach. No to teraz kolejne zadanie. Pan Jan wpłacił na roczną lokatę pewną kwotę. Po roku jego stan konta wynosił 2184 zł, w tym 84 zł odsetek. Jakie było oprocentowanie tej lokaty? Ok, czyli mamy tak. Wpłacił pewną kwotę, czyli nasz kapitał.
początkowy. Wynosi x. Natomiast stan konta po roku $2184 w tym odsetki. I mamy się doliczyć, jaką kwotę wpłacił. My też nie znamy oprocentowania tego, ale widzimy, że odsetek było tyle, a stan konta wynosił tyle. Czyli jak my to robimy? Otóż nasz stan, kapitał początkowy to jest x. Potem jest kwota odsetek, i stan konta. Hop. I teraz przenosimy to na drugą stronę. Ze zmienionym znakiem oczywiście. I mamy 2100 zł. To jest nasz kapitał początkowy. Jakie było oprocentowanie tej lokaty? Czyli my mamy stan początkowy, to jest całość, czyli te nasze 100%. Więc możemy sobie zapisać. To jest 100%. Natomiast tutaj mamy x%. I oczywiście będziemy to tutaj robić na krzyż. Czyli możemy to zrobić od razu tak. Tutaj wymnażamy zera. Skracamy sobie te zera, bo tak można. I będziemy tutaj dzielić przez 21. X wynosi 21,84 dzielone na 21. Wynik będzie w procentach. Ok, no to zaczynamy. W 21, 21 mieści nam się razy 1. Tutaj musimy opuścić ósemkę. W ósemce 21 nie mieści nam się ani razu, wpisujemy 0. Opuszczamy kolejno. I teraz mieści nam się już 4 razy. Czyli otrzymujemy tutaj, że nasz x to jest 4%. Zatem 4%. Odjąć 100% to 4% oprocentowania. Na roczną lokatę o oprocentowaniu 5% wpłacono pewną kwotę. Po upływie roku na koncie znajduje się 3675 zł. Jaką kwotę wpłacono na lokatę? I tutaj znów mamy inne zadanie. Fakt. Kwota początkowa, znów jest x, ale teraz nie mamy podanych odsetek w złotówkach, lecz jako 5%, więc mamy odsetki wynoszą 5%. Stan konta po roku to 3675 zł. I na początku lekcji mówiłam, że stan konta to jest powiększona kwota początkowa o odsetki. Sama kwota początkowa to klasycznie 100% plus te 5%, to oznacza, że 3675 zł to jest 100%.
5%. I na podstawie tej informacji lecimy proporcje. Mamy stan konta po roku. Jest to nasze 105%, czyli kwota z odsetkami. To ile wpłaciliśmy na konto, skoro to wtedy nasza była cała kwota? Całość 1 na procenty, 100%, ale to już wiecie. Dobra, wymnażamy. Mamy 105x, a tutaj po prostu dodajemy 0. Dzielimy na 105 i uwaga, to jest dość trudne dzielenie, dlatego pomożemy sobie i najpierw tą ogromną kwotę podzielimy sobie przez 5. 105 na 5, to akurat mam nadzieję, że jest łatwo. To będzie 2. Opuszczamy piątkę. 1. Niektórzy z Was pewnie policzyli to już w ogóle w pamięci. No to teraz lecimy tu. W trójce piątka się nie mieści, no to bierzemy pod uwagę 35. I wtedy mamy 7. Opuszczamy siódemkę, to teraz nam się mieszczą 3. Opuszczamy piątkę i w 25 piąteczka nam się mieści 5 razy. Jak mamy tutaj zakończenie, to te zera idą do góry. Ok. I teraz tak, to dalej jest tutaj duże dzielenie, więc ja bym to podzieliła teraz na 7. Na dole no to od razu mamy 3, prawda? A góra 7. I mam 1. Opuszczam trójkę, nie mieści się. Dodaję 0. Opuszczam piątkę i mieści mi się teraz 5 razy. No to znów do góry lecą 0. No i teraz ostatecznie dzielę na te 3 i mam 10 trójka mieści się 3 razy. Opuszczamy piątkę. 5. Skończyło się. I 0 do góry. Zatem nasz stan konta. Znaczy stan konta. To, co wpłaciliśmy na konto przed upływem tego roku, to było 3 500 zł. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.